Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku przygotujemy szparagi. Szparagi z piekarnika. Pokażę Wam, że szparagi można przygotować nie tylko w garnku, w wodzie, a w bardzo fajny inny sposób. Do przygotowania będzie potrzebny piekarnik. Tutaj mam wyłożoną blaszkę do pieczenia. Szparagi. Udało mi się ostatnio kupić w Auchan szparagi ekologiczne. Jestem bardzo ciekawy, jak smakują. Krok pierwszy, żeby szparagi nie były gotowane na parze, tylko upieczone, takie fajne, chrupiące. Musimy je dobrze osuszyć, także ja te szparagi umyłem, a potem dokładnie osuszyłem ręcznikiem papierowym i jak tu widzicie, one są suche. Ten przepis będzie sprawdzi się tylko do szparag zielonych. Nie przygotowujcie w ten sposób szparag białych, one wymagają innego przygotowania. Krok pierwszy, łapiemy szparagę za końcówkę. I to jest miejsce, w którym należy szparagę złamać. Do przygotowania będzie potrzebna oliwa. Dobrą oliwę znajdziecie w naszym sklepie ekogram.pl. Będę miał przy okazji dla Was też rozdanie. Piszcie w komentarzach Wasze ulubione przepisy ze szparagami. Wybiorę jedną osobę, która otrzyma w prezencie ode mnie taki dużą butelkę oliwy. Pierwszy krok. Skrapiamy nasze szparagi solidną porcją oliwy. Nie oszczędzamy. Drugi krok. Sporo soli. Ja tu akurat mam sól mandą. Ostatnio dużo jej używam. I troszeczkę pieprzu na koniec. Tak, przygotowane szparagi wsadzamy do piekarnika. Tam już mi się grzeje piekarnik 200 stopni. Termoobieg. Wsadzam szparagi do piekarnika na około 8 minut. 8 minut pieczenia za nami. Wyciągam szparagi z piekarnika. I pamiętajcie, że tak przygotowane szparagi możecie zrobić również na grillu. I na grillu będą jeszcze ładniejsze, bo Wam się wypiecze taki, odbije kształt rusztu. Także będą z takimi czarnymi paseczkami. Wyszły. Jakie wyszły? Zaraz zobaczymy. Idealne. Także jak chcesz więcej takich przepisów, zostaw proszę łapkę w górę. Dzięki, że oglądałeś do końca i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!